Dawid Kubowicz, człowiek legenda, jeśli chodzi o spotkania derbowe. Dawid, na pewno czuć już ten klimat, który towarzyszy temu spotkaniu. Nie tylko dzisiaj, ale od, myślę, dwóch tygodni, które poprzedzały ten mecz. Nie, no gdzie legenda, nie przesadzajmy. Zagrałem kilka tych spotkań derbowych i fajnie, że te ostatnie było takie, które dawało nam awans. Tak jak powiedziałeś, dwa tygodnie czekaliśmy na te derby od ostatniego meczu. No fajnie, że to już jest dziś. Doczekaliśmy się, atmosfera jest gorąca, widać przed meczem. Autobusem jechaliśmy z Wyspiańskiego, widać tych kibiców wszystkich zmierzających na derby. Nasi kibice ruszyli spod Wyspiańskiego, też ich widzieliśmy, dostaliśmy słowa wsparcia, widzieliśmy, jak z flagami maszerowali. No także półtorej godziny do meczu czekamy. Smaczków bardzo dużo, bo Stal na pewno ma coś do udowodnienia, chce wyrównać rachunki za tą sławetną porażkę, która przesądzała o awansie, natomiast my oczywiście też pełni wiary, optymizmu, nadziei, jeszcze raz powtórzę, wiary we własne możliwości, przystępujemy do spotkania derbowego, niezwykle prestiżowego. No tak, to było inne spotkanie, to była druga liga. Już nie żyjemy historią, jest nowy etap i dla nas, i dla Stali. Pierwsza liga, fajnie, że dla Rzeszowa są takie derby, bo widać, jak to nakręca zainteresowanie ogólnie na piłkę i to jest pozytywne i dla jednej strony, i dla drugiej. No, dwa kluby się budują, napędzają wzajemnie tą rywalizacją i to jest bardzo pozytywne. Błysk fleszy, za moment pierwszy gwizdek. Jakiego spotkania się spodziewasz? No, ja mam nadzieję, że to będzie głęboką wiarę. Jestem przekonany, to będzie mecz walki i myślę, że my wyjdziemy z tego zwycięsko.
Krzysiu, strugi deszczu, ale to nieważne, wygrywamy derby Rzeszowa, jesteśmy czołową siłą sportową w Rzeszowie i to nie podlega wątpliwości. Twoja bramka, prima sort. Na pewno, chcieliśmy bardzo wygrać. Uważam, że od dłuższego czasu prezentujemy tę formę taką, trochę szczęścia brakowało, ale w najważniejszym meczu dla naszych kibiców i to szczęście odwróciło się i my wychodzimy zwycięsko, 4 bramki, myślę, że nikt nie może być niezadowolony z tego meczu, z tego meczu derbowego, bo 4-3, 7 bramek, bramki piękne i naprawdę nie ma co tylko cieszyć się i dzisiaj jest zabawa. Co ciekawe, te opady deszczu dały wam jeszcze więcej wigoru, jeszcze więcej animuszu. Te warunki okazały się do nas bardzo dobre. Na pewno, jakikolwiek mecz by nie był, każdy mecz, pogoda taka to jest coś pięknego do grania w piłkę. Dla kibiców trochę gorzej, ale dla nas to jest, że tak powiem, miód na serce taka pogoda i na pewno się cieszymy, że dzisiaj wygrać. The father of the victory, fantastic game and a great day for all Resovia fans. Yes, yes, it's true. First of all, I want to say congratulations to this team. It's an amazing team. It's a derby and we win and it's a happy day for us. I have the question, impressive speed and precision. It was all with you today. Yes, it's true. For me, Resovia, I promise everything. I do my best in the field. And today was a good game for me, and I want to help this team every match. Congratulations to the team. For me, it's the best moment in my life, I think.